Jak już mogłeś się dowiedzieć, pierwszym elementem składającym się na movement piłkarski jest mobilność, czyli ilość aktywnego i użytecznego ruchu, jaki posiadamy. Im człowiek jest bardziej mobilny, tym bardziej jest w stanie sprawnie i efektywnie wykorzystywać swój potencjał ruchowy. Niezależnie jaki sport trenujesz, odzyskiwanie naturalnej mobilności lub praca nad nią jest głównym czynnikiem rozwoju każdego aspektu motorycznego i technicznego. Od mobilności zależy, jaką masz płynność w zmianie kierunku i ile tracisz przy niej energii, jak szybko potrafisz zrotować ciało do zwrotu bez piłki, obrotu z piłką, w przyjęciu, prowadzeniu piłki, jaką masz płynność i szybkość w przyjęciach ofensywnych, jak szybko potrafisz wykonać zwrot z niskiej pozycji do wygrania na przykład pojedynku w obronie. To tylko część aspektów, ale w pierwszej kolejności są one wszystkie zależne od elastyczności i siły twoich mięśni, a także ruchomości stawów. Pełne zakresy ruchu nie dość, że zapewniają ci zwiększenie jakości technicznej, motorycznej i nieprzewidywalności twojej gry, pozwalają także generować siłę i moc w efektywny sposób.